Dzień dobry, serdecznie Państwa witam na 63. części z serii Bóg zachowa swoich. Tak, Bóg zachowa swoich i dzisiejszy temat jest oparty o rozważane zagadnienia z zakresu tego, że mamy pewność wiecznego zbawienia dla wierzących. I to jest temat dzisiejszy. Pewność wiecznego zbawienia dla wierzących. I zacznijmy od takiego zagadnienia jak piekło. Piekło. Pan Jezus wielokrotnie używał tego strasznego słowa, czego dowód mamy między innymi w Mateusza 5:29. Mateusza 5:29. Jeśli cię tedy prawe oko twoje gorszy, wyłup je i rzuć od siebie. Jeśli cię tedy prawe oko twoje gorszy, wyłup je i rzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, a całe ciało twoje nie było wrzucone w ogień piekielny. Niektórzy tu mówią, że tu jest hiperbola, przesadnia, ale w Słowie Bożym nie ma przesadni, nie ma hiperboli. Naprawdę jest lepiej sobie wydłubać oko i jeśli to oko cię ciągnie do gier komputerowych albo do oglądania rzeczy, których Bóg nie chce, żebyś oglądał, to lepiej żyj bez tego oka, ale nie idź do piekła, niż żebyś z tym okiem poszedł do piekła. Więc to Pan Jezus tutaj wcale nie przesadza. Piekło jest po prostu tak okropne, że lepiej przeżyć życie bez kilku rzeczy, bez kilku części ciała wręcz, czy bez kontaktu z niektórymi rzeczami czy ludźmi, niż z tymi ludźmi razem pójść do piekła. I 18:9. I jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i rzuć od siebie. Lepiej jest tobie jednookim wejść do życia, niż oba oczy mając być wrzuconym w ogień piekielny. Znowu ta sama myśl. W Marka 9:43 z kolei. Marka 9:43. I jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest tobie ułomnym wejść do życia, aniżeli dwie ręce mając iść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. I jeśli cię noga twoja gorszy, odetnij ją. Lepiej jest tobie chromym wejść do życia, aniżeli dwie nogi mając być wrzuconym do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. I jeśli cię oko twoje gorszy, wyłupie, lepiej tobie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż dwoje oczu mając być wrzuconym w ogień piekielny. Wyraźnie widać, nie jest to żadna przesadnia, nie jest to żadna hiperbola. Po prostu tak jest. Lepiej bez tych rzeczy pójść do życia wiecznego, niż mając takie rzeczy jak oko, ręka, noga, która cię wiedzie do grzechu, pójść do piekła. Aby opisać miejsce wiecznej kary dla niezbawionych, Pan Jezus użył tak oczywistego porównania. Słowo, którego użył, Gehenna, mówiło o cuchnącym, ciągle płonącym śmietniku Jerozolimy. I Żyd, który był wtedy słuchaczem Pana Jezusa, nie mógł sobie wyobrazić bardziej okropnego miejsca. Następnie objawienie Jana, 20 rozdział od 14 do 15 wersetu. Objawienie Jana 20 od 14 do 15 wersetu. I śmierć i piekło wrzucone zostały w jezioro ogniste, to jest druga śmierć. I jeśli kto nie był zapisany w księdze życia, wrzucony był w jezioro ogniste.
Opisuje to miejsce, ten fragment, jako jezioro ognia albo druga śmierć, miejsce wiecznego oddzielenia od Boga, co widzimy w objawieniu 19:20. I pojmane zostało dzikie zwierzę i z nim fałszywy prorok, który czynił cuda przed nim, zwodząc nimi tych, którzy przyjęli znamię dzikiego zwierzęcia. Znamię dzikiego zwierzęcia i oddawali pokłon obrazowi jego. Oba żywcem wrzuceni zostali do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Dlaczego zaczynam od tego fragmentu, mówiąc o wiecznym bezpieczeństwie? Dlaczego od tego zapisu zaczynam? Ponieważ wielu zbawionych, narodzonych na nowo chrześcijan wierzy, że jest możliwe, aby tam trafić. Cóż za przerażający sposób na spędzanie wieczności. Według nich wystarczy jeden grzech, taki jak gniew lub nieczysta myśl, a wszystkie lata dobrego chrześcijańskiego życia pójdą z dymem. Jednak Słowo Boże nie popiera takiego myślenia. Przeciwnie, Słowo Boże mówi wyraźnie i ponad wszelką wątpliwość, że kiedy jesteśmy naprawdę nawróceni, to nic nie może nas oddzielić od miłości Chrystusowej. Nic. Ale najpierw chciałbym wyjaśnić kilka podstawowych zasad. Po pierwsze, czym innym jest wyznanie, a czym innym rzeczywistość. Istnieje ogromna różnica między najbardziej moralnym, religijnym wyznawcą chrześcijaństwa, a najbardziej słabym, upadającym i cielesnym, narodzonym na nowo z Ducha Świętego chrześcijaninem. Pierwszy z nich jest oszustem, podczas gdy drugi jest nieposłusznym dzieckiem w Bożej rodzinie. Szymon z Dziejów Apostolskich, 8 rozdział 9:24. Dzieje Apostolskie 8 od 9 do 24 wersetu. A był mąż pewien imieniem Szymon, który przedtem w mieście zajmował się czarnoksięstwem i mamił lud samarytański, wydając siebie za coś wielkiego, na którego zważali wszyscy od najmniejszego aż do największego, mówiąc: ten jest ową wielką mocą Bożą. A zważali nań dlatego, że ich od niemałego czasu mamił czarnoksięstwami swymi. A gdy uwierzyli Filipowi opowiadającemu Ewangelię o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, chrzcili się mężowie i niewiasty. A i sam Szymon uwierzył i ochrzciwszy się, trzymał się Filipa i widząc znaki i cuda wielkie, które działy się, zdumiewał się, a usłyszawszy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, iż Samaria przyjęła Słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana, którzy tam przyszedłszy modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego. Albowiem jeszcze nie był wstąpił na żadnego z nich, ale tylko ochrzczeni byli w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali ręce na nich, a oni przyjmowali Ducha Świętego. A ujrzawszy Szymon, że przez wkładanie rąk apostołów jest dawany Duch Święty, przyniósł im pieniądze, mówiąc: dajcież im mnie moc tę, aby ten, na któregokolwiek włożę ręce, wziął Ducha Świętego. Ale Piotr rzekł mu: pieniądze twoje niech z tobą będą na zginienie, żeś mniemał, iż dar Boży za pieniądze może być nabyty. Nie ma dla ciebie cząstki ani udziału w tej rzeczy, albowiem serce twoje nie jest szczere przed obliczem Bożym. Przetoż upamiętaj się w tej złości swojej i proś Boga, czyli by ci nie mógł być odpuszczony ten zamysł serca twego. Albowiem widzę, żeś jest w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Odpowiadając wtedy, Szymon rzekł: módlcie się wy za mną do Pana, aby nic nie przyszło na mnie z tego, coście powiedzieli. I właśnie Szymon z Dziejów Apostolskich z tego fragmentu 8:9-24 jest przykładem zwykłego wyznawcy, który nigdy
nie został naprawdę zbawiony. Nigdy nie był zbawiony. Owszem, uwierzył w sposób intelektualny, powierzchowny, przyjął chrzest, aby pokazać się na zewnątrz i przez pewien czas kontynuował swoją przygodę z Filipem. I to mu się udawało maskować. Bardzo smutny przypadek. I to jest właśnie to. Ale te mocne wersety w liście do Hebrajczyków, 6 rozdział. List do Hebrajczyków. 6 rozdział od 4 do 6 wersetu. Albowiem niemożebną jest rzeczą, aby tych, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego i skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku i odpadli, aby tych po raz drugi odnowić ku upamiętaniu, gdyż oni znowu krzyżują sobie Syna Bożego i urągają się Jemu. I właśnie te mocne wersety z tego listu do Hebrajczyków opisują smutny stan Szymona. Niemożliwe jest, aby ci, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy wieku przyszłego, jeśli odpadną, aby ich znowu odnowić ku pokucie. Szymon został oświecony przez posługę Filipa i jego cuda. Zasmakował w niebiańskim darze, ale nie uczynił tego niebiańskiego daru swoim własnym. Był nawet uczestnikiem Ducha Świętego w tym sensie, że chodził za nim, za Duchem Świętym, obserwując uzdrowienia w trakcie duchowej służby prawdziwych chrześcijańskich apostołów. Ale Szymon nie był zbawiony. Nawet po surowej reprymendzie Piotra Szymon chciał tylko, aby Piotr modlił się za niego, aby uniknął realizacji sądu. Nie było upamiętania, nie było uznania się przed Bogiem, nie było nawrócenia się do Chrystusa. Był jak ziarno, które padło na kamienistą ziemię, którego opis znajdujemy w Mateusza 13 rozdział. Mateusza 13 rozdział. I to będzie od 3 wersetu. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: to rozsiewca wyszedł siać, a gdy on siał, niektóre ziarna padły podle drogi i przyleciały ptaki i zjadły je. Drugie zaś padły na miejsca opoczyste, gdzie nie miały wiele ziemi i prędko powschodziły, dlatego że nie miały głębokiej ziemi, ale gdy słońce weszło, wygorzały, a że nie miały korzenia, uschły, a inne padły między ciernie i wzrosło ciernie i zadusiło je, a inne padły na ziemię dobrą i wydały plon, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Także możemy podobne uzasadnienie znaleźć od wersetu 18 do 23. Wy tedy słuchajcie podobieństwa o rozsiewcy. Gdy ktokolwiek słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w sercu jego, to jest ów podle drogi posiany. A który na opoczystych miejscach posiany jest, jest ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje, ale nie ma korzeni w sobie i nie jest wytrwałym, a gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A który między ciernie posiany jest, jest ten, który słucha słowa, ale troska świata tego i omamienie bogactwa zadusza słowo i staje się bez pożytku, a który na dobrej ziemi jest posiany jest ten, który słucha słowa i rozumie, ten przynosi owoc, i przynosi jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Ludzie, o których w tej przypowieści jest mowa, byli bardzo religijni. Często mówili: Panie, Panie, i to wyraźnie widzimy. Między innymi potem Mateusza 7.
21-23. Więc tutaj właśnie był ten Szymon z zewnętrzną obietnicą, jak ziarno, które padło na kamienistą ziemię. I ta zewnętrzna obietnica była wszystkim. Zewnętrzna obietnica, ale bez wewnętrznej rzeczywistości. Inny smutny przykład zwykłego wyznania widzimy właśnie w Ewangelii Mateusza 7:21-23. Ludzie, o których właśnie w tym fragmencie jest mowa, rozdział 7, 21 werset do 23. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech. Wielu rzeczy mi dnia onego: Panie, Panie, czyżeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali i w imieniu Twoim wielu cudów nie czynili? A wtedy im powiem: nigdym was nie znał. Odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Widać zatem wyraźnie. To są ludzie, którzy byli bardzo religijni, są bardzo religijni. Często mówili: Panie, Panie, do Pana Jezusa. Nawet prorokowali, przemawiali w imieniu Pana i wyganiali demony. Dokonywali wielu wspaniałych ze strony ludzkiej czynów. A jednak nigdy nie zostali zbawieni. Pan Jezus powiedział: nigdy was nie znałem. Liczyli na doświadczenie religijne i dobre uczynki, aby ich zbawić, zamiast wiary w osobę i dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony, prawdziwie nawróceni są synami Bożymi, dziećmi Bożymi przez nowe narodziny z Boga, o czym mówi m.in. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset 12. Tam mamy wyraźnie powiedziane, że tym zaś, którzy go przyjęli, i to jest: lecz tym, którzy go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Niektóre przekłady mają: lecz tym, którzy go przyjęli, dał moc stać się synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Także Rzymian 8 rozdział od 16 wersetu. Sam Duch poświadcza Duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeżeli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim i uwielbieni byli. Także Filipian 2 rozdział, 15 werset. Filipian 2:15. Abyście byli beznaganni i szczerymi dziećmi Bożymi, nienaganionymi wśród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. I także pierwszy list Jana 3:1. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 11 werset. Tu jest wyraźnie powiedziane: albowiem to jest poselstwo, któreście słyszeli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. I także pierwszy list Jana, 3 rozdział, 1 werset. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziećmi Bożymi nazwani byli. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Wyraźnie jest powiedziane: narodzeni w rodzinie Bożej. Są też umieszczeni, bo takie jest biblijne znaczenie słowa adoptowani, w pozycji pierworodnego syna w miejscu najwyższego przywileju. I mówi o tym m.in. Rzymian 8 rozdział 14 werset. Rzymian 8 rozdział 14 werset. Mówi tak: bo którzykolwiek przez Ducha Bożego prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. I Galacjan 3 rozdział 26 werset. Galacjan 3:26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Oraz Galacjan 4:5-7.
aby tych, którzy są pod zakonem, przepraszam, aby tych, którzy pod zakonem byli, aby tych, którzy pod zakonem byli, wykupił, żebyśmy prawa synostwa dostąpili, a żeście synami, przeto Duch posłał w serca wasze ducha syna swego wołającego Abba Ojcze, a tak już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. I także Efezjan 1:5. I przeznaczył nas ku przysposobieniu sobie za synów przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej. Zatem każdy zbawiony jest Synem Bożym. Mogą ci synowie Boży potrzebować dziecięcego szkolenia, czyli karcenia przez Ojca, a może nawet Jego upomnienia, ale to Bóg ma do czynienia z nami jako synami, bo też mówi list do Hebrajczyków, 12 rozdział od 5 do 15 wersetu. Hebrajczyków 12, 5 do 15. I zapomnieliście napomnienia, które przemawia do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego i nie trać odwagi, gdy od Pana bywasz karcony. Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze i smaga każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Albowiem czy jest jakiś syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedyście dziećmi nieprawymi, a nie synami. A dalej cielesnych ojców swoich mieliśmy, którzy nas karali i baliśmy się ich. To czy niedaleko więcej mamy być poddani Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem przez czas krótki karali nas według swojego upodobania. Ten zaś dla pożytku naszego, abyśmy byli uczestnikami świętości Jego. A wszelkie karanie w czasie trwania wydaje się nie radością, ale smutkiem, lecz potem przynosi spokojny owoc sprawiedliwości tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Przetoż opuszczone ręce i zemdlone kolana wyprostujcie i czyńcie proste ścieżki nogami swymi, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Szukajcie pokoju ze wszystkimi i świętobliwości, bez której nikt nie ogląda Pana, bacząc na to, aby kto nie odpadł od łaski Bożej, żeby jaki korzeń gorzkości wzrósłszy nie zrządził niepokoju i żeby przezeń nie skaziło się wielu. Widzimy wyraźnie, że Bóg ma do czynienia z nami jako synami, bo jakiż jest syn, którego ojciec nie karci. I stąd ważne jest, żebyśmy zwrócili uwagę na pochodzenie naszego zbawienia. Jakiś czas temu pewien człowiek powiedział, że skoro chce być zbawionym i wybrał Boga, to może również chcieć być niezbawionym i odrzucić Boga, jeśli zdecyduje się zgrzeszyć i odrzucić Boga. Jego pogląd nie jest biblijny. Biblia mówi, że Bóg wybrał nas w Nim, w Chrystusie, przed założeniem świata, abyśmy byli święci. To możemy przeczytać w Efezjan. Pierwszy rozdział od 4 do 5 wersetu. Wybrał nas w Nim, to znaczy w Chrystusie, przed założeniem świata, abyśmy byli święci i bez winy przed Nim w miłości, przeznaczywszy nas dla siebie do przybrania za synów przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. I też Ewangelia Jana 15 rozdział. Ewangelia 15 rozdział. Ewangelia Jana 15 rozdział. 16 werset. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrał i postawiłem was, abyście szli i przynieśli owoc i żeby owoc wasz trwał, aby to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Jednoznacznie. Czyli nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem.
A apostoł Paweł napisał z kolei w 2 Tymoteusza 1:9. 2 Tymoteusza 1:9. Który nas zbawił i powołał powołaniem świętym nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasy wiecznymi. Czyli widzimy wyraźnie, że Bóg zbawił nas i powołał świętym powołaniem nie według naszych uczynków, lecz według swego zamysłu i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie, zanim czas się jeszcze nie zaczął. Temu człowiekowi, o którym wcześniej mówiłem, zabrakło zrozumienia, jak daleko posunął się Bóg, wybierając nas. Nawet nasza wiara, by uwierzyć, to jak widzimy w Efezjan 2, 9-10, Efezjan 2, rozdział 9-10 werset. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie. Czyli albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, Jego bowiem dziełem jesteśmy. Jednoznacznie widzimy, że jest darem Bożym wiara. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, bo jesteśmy Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie. To dobrych uczynków. Gdy przyjdziemy do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela, dowiadujemy się z Biblii, że to Bóg działa. I to jest Filipian 2:13. Filipian, 2 rozdział, 13 werset. Albowiem Bóg sprawuje w was i chęci wykonanie według upodobania. To Bóg działa w was, abyście i chcieli, i czynili według Jego upodobania. Prawdziwe znaczenie łaski to niezasłużona przychylność. Łaska idzie przez całą drogę, aby przyprowadzić nas do Boga. Nasze zbawienie nigdy nie było i nie będzie oparte na stopniu naszej słabości, upadku lub cielesnych sposobach. Przyjrzyjmy się teraz kilku kluczowym obietnicom Nowego Testamentu dotyczącym pewności zbawienia. Zobaczymy, że wszystko to opiera się na osobie i na dziele naszego błogosławionego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa, a nie na naszych uczuciach, nie na naszych niedoskonałościach, bo zapewnienia Pisma Świętego na nim się koncentrują. Sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 24 werset, takie słowa. Jana 5:24 jest wyraźnie powiedziane. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do życia. Czyli kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Kiedy jesteśmy zbawieni, nie tylko mamy życie wieczne, ale nie będziemy nawet sądzeni za nasze grzechy, a tym bardziej potępieni. Każdy grzech, który kiedykolwiek popełniliśmy lub popełnimy, został doskonale opłacony przez wszechstronne dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa dokonane przez Niego na krzyżu. Ponieważ dzieło to było doskonale zakończone, Bóg może nam powiedzieć, że już przeszliśmy ze stanu duchowej śmierci do duchowego wiecznego życia. W Ewangelii Jana, i to czytamy w Ewangelii Jana, 6 rozdział, 37 werset. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Tutaj Pan Jezus ponownie wyraźnie zaznacza, mówi, że wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. A tego, który do mnie przychodzi, w żaden sposób nie wypędzę. Werset ten łączy suwerenną łaskę Bożą z absolutnym zapewnieniem, że gdy prawdziwie przyjdziemy do Pana,
nigdy nie zostaniemy wyrzuceni ani straceni. Nie możemy dodawać warunków tam, gdzie Pan nie stawia żadnych. Dla wierzącego wątpić swoje wieczne bezpieczeństwo jest jak nazywanie Pana Jezusa kłamcą. Pan Jezus kontynuuje w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 27 do 29 wersetu. Moje owce głosu mojego słuchają i ja znam je i idą za mną. I ja życie wieczne daję im i nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki ojca mego. Tutaj wyraźnie jest pokazane, owce moje słuchają głosu mego, a ja znam je i one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą i nikt ich nie wydrze i nikt ich nie wyrwie z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki ojca mego. Jeżeli połączymy te wersety z listem do Efezjan 4:30, to mamy kolejny fakt współgrający z tą informacją. Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Czyli widzimy, że jest tu wyraźnie powiedziane, że jesteśmy zapieczętowani albo posiadani przez Boga na dzień odkupienia przez Ducha Świętego i mamy bezpieczeństwo zagwarantowane przez całą Trójcę Świętą. Nikt, włączając to nas samych, nie może nas wyrwać z rąk Syna lub Ojca lub Ducha Świętego. Nikt nie jest nas w stanie wyrwać z rąk Ojca lub Syna, a my jeszcze jesteśmy zapieczętowani przez Ducha Świętego. W jakże cudownie bezpiecznej pozycji znajduje się każdy prawdziwy wierzący w Pana Jezusa. W liście, to jest do Rzymian, 8 rozdział, 35 werset, dlatego w ten sposób zawołał i zapytał Rzymian 8:35. Rzymian, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Paweł zadaje to pytanie. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy istnieje jakiekolwiek niebezpieczeństwo, że prawdziwy chrześcijanin kiedykolwiek zostanie utracony? Sam Paweł odpowiada chwilę później na to pytanie w tym samym liście, 8 rozdział 38-39, mówiąc w ten sposób. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władza, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Mówiąc właśnie w ten sposób, tu przypomnę parę punktów z tej wypowiedzi. Jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani żadna inna rzecz stworzona nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Słowo Boże obejmuje całe otoczenie, całe spektrum. Nawet szatan nic innego nie jest w stanie zmienić. Nie jest w stanie zmienić Bożej miłości do nas. Paweł właśnie skończył pisać, że Bóg okazuje swoją miłość ku nam. I to jest właśnie wyraźnie napisane w Rzymian 5, rozdział 8-9. Rzymian 5, rozdział 8-9. Lecz dowodzi Bóg miłości swojej ku nam, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznymi, Chrystus za nas umarł, tym bardziej więc będąc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani przezeń od gniewu.
Bóg okazuje swoją miłość ku nam. W tym, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc, będąc teraz usprawiedliwieni przez Niego, przez krew Jego, będziemy przez Niego zbawieni od gniewu. Wspaniałe dzieło Chrystusa, wspaniała Boża miłość, wspaniała miłość Boga. Filipian 1,6, list do Filipian, pierwszy rozdział, 6 werset, będąc pewny tego, że ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. Czyli tutaj widzimy w tym liście do Filipian 1,6, mówi, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go aż do dnia Jezusa Chrystusa. Sam Bóg będzie nas nadal utrzymywał przez boską moc i miłość. Paweł miał taką osobistą pewność i pod koniec jego ziemskiego życia napisał w taki sposób 2 Tymoteusza 4,18. 2 Tymoteusza 4,18. I wyrwie mię Pan z każdej sprawy złej i zachowa do Królestwa swego niebieskiego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Czyli wyraźnie widać, Pan zachowa mnie dla swego niebiańskiego Królestwa. Dlaczego był tego tak pewien? Znał tego, w którego wierzył. Znał jego moc i miłość. Dlatego był przekonany i to jest wyraźnie powiedziane w 2 Tymoteusza 1,12. 2 Tymoteusza 1,12. Dla której też przyczyny cierpię to, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu zaufałem i pewny jestem, że On jest mocen zachować to, co mi powierzył, aż do onego dnia. Czyli widzimy wyraźnie, że znał miłość i moc Bożą i dlatego był przekonany, że On jest w stanie zachować to, co Mu powierzyłem, aż do owego dnia. Nasze bezpieczeństwo zależy tylko od Boga. Nasze bezpieczeństwo zależy tylko od Niego. Hebrajczyków 7 rozdział 25 werset mówi w ten sposób: przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Czyli wyraźnie widać, daje nam to samo zapewnienie, odnosząc się do nas, że Pan jest także w stanie zbawić do końca tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga. Ponieważ zawsze żyje, aby się za nimi wstawiać. Aby się za nimi wstawiać, zawsze żyje. On sam podtrzymuje nas na drodze i nigdy nie może zawieść w tej podtrzymującej mocy. Hebrajczyków z kolei 10 rozdział od 10 do 14 wersetu komunikuje następujące słowa. Podług tej woli jesteśmy poświęceni przez ofiarowanie raz na zawsze ciała Jezusa Chrystusa, a każdy kapłan stoi codziennie służbę Bożą odprawując i często składając takie same ofiary, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą. Lecz On, jedną ofiarę złożywszy za grzechy, na wieki zasiadł po prawicy Bożej, odtąd oczekując, aż położeni będą nieprzyjaciele Jego pod nóżkiem nóg Jego. Albowiem jedną ofiarą doskonałym i uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Czyli widać list do Hebrajczyków 10 do 14, 10 rozdział, mówi nam dalej, że jesteśmy uświęceni, od świata odłączeni dla Boga przez ofiarę Chrystusa, który raz na zawsze złożył siebie samego na krzyżu i przez tę ofiarę udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni. Jeśli jestem zbawiony, jestem uświęcony pozycyjnie przed Bogiem i w ten sposób udoskonalony na zawsze. Zauważ, że są też inne wersety, które mówią nam, abyśmy codziennie praktykowali bycie oddzielonym, uświęconym. I o tym mówi m.in. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 werset.
Takich miejsc w Słowie Bożym nie brakuje. Jana 17, 17. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje prawdą jest. A także Efezjan 5, 25. Efezjan 5, 25. Efezjan 5:25. Mężowie, miłujcie żony swojej, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go poświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną przez słowo, ażeby przedstawić go sobie, chwały pełnym Kościołem, nie mającym skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, ale żeby był świętym i niepokalanym. I kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan 4:3. 1 Tesaloniczan 4:3. Albowiem to jest wolą Bożą poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa. I także 5:23. 5:23. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a duch wasz i dusza i ciało niech będą bez nagany przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. Wierny jest, który w was powołuje, który i uczyni to. Bracia, módlcie się za nas. I także jest kolejne miejsce, 2 Tymoteusza 2,21. 2 Tymoteusza 2,21 zawiera taką informację. 2 Tymoteusza 2,21. Jeśli by tedy kto siebie samego oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i użytecznym Panu do wszelkiej dobrej sprawy, przygotowanym. I także możemy porównać to z 1 Koryntian 1:2, gdzie jest to również potwierdzone. 1 Koryntian. Pierwszy rozdział, drugi werset. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu i ich, i naszym. I także 1 Koryntian, pierwszy rozdział, 30 werset. Również jest tutaj wyraźnie napisane. W ten sposób, lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. A także 1 Koryntian 6,11. 1 Koryntian 6, rozdział 11, werset. I takimiście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni, w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. I tak Słowo Boże na każdym kroku nas o tym zapewnia. Filipian 1, rozdział 1, werset. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipach z biskupami i z diakonami. I także Hebrajczyków 3:1. Hebrajczyków 3, rozdział 1, werset. Przetoż, bracia święci, powołania niebiańskiego, uczestnicy zważcie na posłannika i najwyższego kapłana wyznania naszego Chrystusa Jezusa. To jest wyraźnie powiedziane. Dla poświęcenia, uświęcenia pozycyjnego. Te dwa aspekty uświęcenia są często nazywane pozycyjnym i praktycznym lub związanym z postępowaniem uświęceniem. Pomieszanie ich spowodowało wiele zamieszania w kwestii wiecznego bezpieczeństwa. Apostoł Juda mówi nam, że jesteśmy zachowani w Jezusie Chrystusie i że On jest w stanie zachować was od potknięć i przedstawić was bez zarzutu przed obliczem swej chwały z radością, o czym czytamy w liście Judy, pierwszy rozdział, znaczy tam jest jeden rozdział, 24 werset. A temu, który was może zachować od upadku i stawić przed obliczem chwały swojej bez nagany, z weselem. Tylko Pan Jezus, On ma tę zdolność i obiecuje, że użyje jej w naszym imieniu.
To jest bardzo ważne też, żebyśmy pamiętali na ten negatywny przykład Szymona, bo on nie miał wiary Bogu i nie miał wiary w Boga. Zatem Jan mówi nam, że Chrystus jest ofiarą przebłagalną za grzechy nasze, nie tylko za grzechy nasze, lecz także za grzechy całego świata. O tym możemy przeczytać w pierwszym liście Jana, 2 rozdział, 2 werset. I On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Pan Jezus w pełni zadośćuczynił Bogu w kwestii grzechu przez swoją doskonałą pracę na krzyżu. W ten sposób Bóg mógł działać sprawiedliwie, głosząc dobrą nowinę o zbawieniu zgubionemu światu. Kiedy wierzymy, możemy słusznie powiedzieć, że jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. O tym możemy przecież przeczytać w Rzymian 3, rozdział, w rozdziale 3, 24 werset. To są jasne i wyraźne zapewnienia Słowa Bożego. I bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Być usprawiedliwionym to znaczy być wiecznie sprawiedliwym, tak jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Tak właśnie widzi nas Bóg. Jako rezultat wielkiego dzieła Chrystusa, każdy prawdziwy chrześcijanin może powiedzieć, że Pan poniósł na sobie nasze grzechy na swoim ciele na drzewie. To jest 1 Piotra 2,24, czyli 1 list Piotra, 2 rozdział, 24 werset, który grzechy nasze sam niósł na ciele swoim na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom żyli dla sprawiedliwości, a przez sińce, którego wyście uleczeni. Wszystkie nasze grzechy były wtedy przyszłe, ale w doskonałej przedwiedzy Bożej każdy grzech został w pełni opłacony. Uwierzmy Bogu, a nie naszym uczuciom w tak ważnej sprawie, jaką jest wieczne bezpieczeństwo. Te rzeczy napisał nam Pan, abyśmy wierzyli i wiedzieli, że mamy życie wieczne. I to jest myśl, którą możemy znaleźć w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 13 werset. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Bądźmy posłuszni, słuszmy i czcijmy naszego błogosławionego Pana, który z czystej, suwerennej miłości uczynił dla nas tak wiele. Jeżeli jeszcze nie jesteś pojednany z Bogiem, to najwyższy czas, aby się obudzić ze snu, bo tak mówi Rzymian 13, rozdział 11, werset. Rzymian 13, 11. I tutaj mamy wyraźnie takie słowa. A to wiedząc czas, że przyszła godzina, abyśmy się już ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe nas jest zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli. Wszystko jest kwestią czasu. Żyjemy w świecie, w którym czas ma kluczowe znaczenie. Stulecie w historii to bardzo dużo czasu. Sekunda to dużo czasu w koszykówce. Ciągle też oceniamy teraźniejszość, analizujemy przeszłość i mamy nadzieję na lepszą przyszłość. Kiedy życie jest spędzane gorączkowo, godziny wydłużają się, wydają się sekundami. Kiedy jesteśmy z kolei w niebezpieczeństwie, przepraszam, chodziło mi o to, że kiedy żyjemy gorączkowo, kiedy życie jest spędzane w takiej gonitwie za wiatrem, godziny wydają się sekundami, one się ścieśniają. Przejęzyczenie. Kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, z kolei sekundy wydają się godzinami. Kiedy wszystko idzie dobrze, nie ma wystarczająco dużo godzin w ciągu dnia. Kiedy nie wszystko jest w porządku, najkrótsza noc jest o wiele za długa. I nauczyliśmy się również z doświadczenia, że dobre dni są zbyt dobre, aby mogły trwać, a złe dni nie są ostatnimi. I tutaj warto przypomnieć sobie, co król Salomon przemyślał, napisał, który to król miał przecież wszystko i był mądry. I ten król miał wszystko i powiedział, że kaznodziei
12, 11. Zbliżają się lata, gdy powiesz, nie mam w nich upodobania. Zbliżają się lata, gdy powiesz, nie mam w nich upodobania. Rozważając przygnębiającą perspektywę starości i niedołężności, Salomon pisał również o czasie rodzenia się i czasie umierania, a później dodał, że żywi wiedzą, że umrą. Jeśli chcesz, przeczytaj to w swojej Biblii z Kaznodziei, 3 rozdział, 2 werset, Kaznodziei 3:2 oraz Kaznodziei 9 rozdział, 5 werset, Kaznodziei 9:5. Biblia uczy jednak, że prawdziwym problemem człowieka jest wieczność. Narodziwszy się, nigdy nie możemy przestać istnieć, gdyż sama śmierć nie odbiera duszy możliwości przetrwania, ani nie przekreśla nieuchronności sądu. Śmierć ciała nie narusza życia duszy, albowiem wysoki i wzniosły, który mieszka w wieczności, którego imię jest święty, bierze pod uwagę to, jak ludzie spędzają swój czas. I to możesz przeczytać w Izajasza 57, 15. Apostoł Paweł napisał, że najwyższy czas, aby się obudzić ze snu. I to czytaliśmy na początku z Rzymian 13, rozdział 11, werset. Apostoł Paweł mówił, że jest najwyższy czas, aby obudzić się ze snu. A jego Pan, Pan Jezus Chrystus, głosił upamiętanie w Izraelu prawie 2000 lat temu. Bóg był bardzo hojny z czasem, powstrzymując sąd nad złym światem. I to widzimy w drugim liście Piotra, 3 rozdział, 2 list Piotra, 3 rozdział, 9 werset. Nie zwleka Pan tego, co obiecał, jak to niektórzy uważają za zwlekanie, ale okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby kto zginął, ale żeby wszyscy przyszli do upamiętania. I tutaj mamy to wyraźnie pokazane. Ale czas ucieka. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, który umarł za nasze grzechy i powstał z martwych dla naszego uniewinnienia. Oto teraz jest dzień zbawienia. 2 Koryntian, 6 rozdział, 2 werset mówi o tym, że teraz jest dzień zbawienia. Nie czekaj, jutro może nigdy nie nadejść. Dlaczego nie zaufać Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi od grzechów już teraz? Zaufaj Jezusowi Chrystusowi jako twojemu Zbawicielowi od twoich grzechów już teraz. Niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję za uwagę. Był to 63. odcinek z serii Bóg zachowa swoich. Dzisiaj mówiliśmy o pewności wiecznego zbawienia dla wierzących. Dziękuję za uwagę.